Dziecko ma zupełnie inne DNA niż my, czyli nie jest częścią nas. Polityka decyduje na temat życia kobiet, przede wszystkim tych już nieżyjących. Dzisiaj aborcja, jutro eutanazja, pojutrze eutanazja na osobie, która by na przykład tego nie chciała. Kobiety się męczą z noszeniem ciąży. To jest ich ból, ich sprawa. Ten temat miał być jednym z postulatów łączących koalicję rządzącą, a wyszło tak. Nie znalazłem argumentów, które przekonałyby tych wszystkich, którzy zagłosowali inaczej niż ja. Na tym etapie nie daliśmy rady. Podobno tutaj idzie pan Kosiniak-Kamysz gdzieś, to prawda? Dawicie! Wy***daj! Wy***daj! Czy można zatem stwierdzić, że Tusk oszukał Polki i czy ta sprawa zostanie kiedykolwiek rozwiązana? Zobaczmy werdykt dzisiejszej sądy. Zapraszam. Ale jednak no, wychodzi na to bardziej, że jednak jest to sprawa polityków, którzy ponownie chyba jako koalicja rządząca zawiedli. Tak pani uważa? Nadal uważam, że takie sprawy to są sprawami kobiet. Politycy są od tego, żeby ustawiać dobre ustawy, które będą dobre dla społeczeństwa, zgodnie z systemem wartości. Jakie jest pana zdanie na temat tego? W końcu kobiety powinny mieć wybór, powinno być to prawo tak zliberalizowane? Jest. Tak, tak, powinna przejść. Proszę pana, przede wszystkim to niech się kobiety wypowiadają, a taki Władziu Kamysz, przepraszam, że może ubliżam, ale co on wie na ten temat? Ja osobiście cieszę się, że nim przeszedł. Cieszę się pani. Tak. Z jakiego powodu? Bo jestem za życiem i uważam, że dziecko ma zupełnie inne DNA niż my, czyli nie jest częścią nas. Wydaje mi się, że żyjemy w takim kraju, w którym polityka decyduje na temat życia kobiet, przede wszystkim tych już nieżyjących. I może od tego powinniśmy zacząć. Jestem matką dwójki dzieci i nie wiem, co bym zrobiła, gdybym musiała podjąć pewne decyzje, ale to jest naprawdę XXI wiek, a nie średniowiecze, gdzie lekarze odwołują się do klauzuli sumienia. Jest to niedopuszczalne i kobiety powinny czuć, że mają prawo decydować o sobie i żeby pod spódnicę nie zaglądał pan z PSL-u, PiS-u czy jakiejś innej frakcji politycznej. No i dobrze, że nie przeszło. Dobrze, jest pan za życiem. Tak, oczywiście. No zostałem wychowany w duchu katolickim, dlatego tego nie pochwalam po prostu. Uważam, że to jest niepotrzebne. Natomiast wiem, że za chwilę tutaj mogłoby stanąć trzy kobiety za mną, które by mnie wykrzyczały i powiedziały, że to jest bardzo potrzebne. Dobrze by było, gdyby kobiety same o sobie decydowały, bo to kobiety rodzą, kobiety się męczą z noszeniem ciąży i to jest ich ból, ich sprawa. Ale powinno przejść. Powinno przejść. Dlaczego pani tak uważa? Kobiety mają do wszystkiego prawo. Do wszystkiego. Powinny mieć. Nawet jak zajdą w ciąży i nie chcą mieć dzieci, czy jest chore, czy nie, to powinno mieć takie same. Nawet jak nie jest chore, to mogą... Tak, nie chcą dziecka, no to nie. Jest pan zawiedziony, że to nie przeszło? No tak, jak najbardziej. No bo ten temat już jest od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu nawet lat forsowany i tak naprawdę nic w tym temacie się nie zmienia, a nawet prawo się zaostrza niż liberalizuje. No tak, ale chodzi tutaj o prawo człowieka w ogóle, nie? I każdy człowiek powinien mieć prawo. Jak najbardziej kobieta, bo to jest drugi, co też człowiek. Czyli powinniśmy wrócić do tego kompromisu, który był jeszcze przed rządami PiS-u, czy w ogóle myśleć o liberalizmie? Zero kompromisu. Zero kompromisu. Czyli absolutnie przeciwko aborcji. A jeśli jest chory, już widać, że może być coś bardzo nie tak z taką... A na jakiej podstawie pan widzi, że coś jest chory? No myślę, że tym to już zajmują się lekarze i oni to widzą. Jeśli widzą poprawnie, prawda? Nigdy nie mamy gwarancji, medycyna rozwija się bardzo szybko. Więc nigdy nie wiadomo nawet, co będzie za miesiąc, czy za dwa, czy za pięć lat. Kobiety niektóre są w sytuacjach takich, że rzeczywiście, czy jakieś, czy trudne sytuacje tak życiowe, normalnie mówię, no to też jest trudny wybór dla kobiety. No wiadomo, dla mnie, jak dzieci miałyby się rodzić niepełnosprawne, takie zupełnie już, że przybywają później w ośrodkach, to dla mnie powinna być dostępna wybór matki. Czyli liberalizacja tego prawa jednak. Tak, liberalizacja, tak. Ja sobie nie wyobrażam, a po drugie to dziękuję Panu Bogu, temu Najwyższemu, że nigdy nie stanęłam przed taką decyzją, że nie musiałam podejmować takiej decyzji, bo to jest coś okropnego. To jest konsekwencje przecież. Tak. Ja uważałam zawsze, od urodzenia to jest człowiek, a teraz uważam, że od 18. Poczęcia. Tak. Albo nie, od 18 tygodnia dopiero. Dopiero od 18? Tak mówią. Dzisiaj aborcja, jutro eutanazja, pojutrze eutanazja na osobie, która by na przykład tego nie chciała, ponieważ zostanie ubezwłasnowolniony na przykład i zostanie na mnie wykonana eutanazja.
na przykład. Takich przykładów jest mało w Europie, ale się jednak zdarzają. I dlatego moim zdaniem po prostu powinniśmy chronić życie. Tak, ja jestem za tym, ja jestem za przywróceniem w ogóle dostępności do aborcji. Po prostu, żeby to wróciło tak, jak było kiedyś. Tak, jak było kiedyś. Ten kompromis, tak, który obowiązywał, tak? Czy jeszcze nie, coś innego? Jeszcze bardziej. Każda kobieta po prostu miałaby o sobie... Sama decydować o sobie. To dlaczego, jeśli ktoś już to chce zrobić na siłę, to nie można sprawić takiej osobie warunku? No bo wtedy... Tak naprawdę cały kraj by musiał się na to zrzucać, tak? Mhm. Więc jeżeli, a to jest, że tak powiem, taka usługa ekstra, tak? Aborcja to jest w ogóle temat, który powinien sobie powinięta. Pieniążki powinny być na onkologię dziecięcą przekazane, bo to jest ważniejsze, żeby chronić już życie, które już jest, tak? Czy Tusk jako lider rządu oszukał Polki? Uważam, że tak, bo przecież obiecał, że aborcja będzie dostępna, to tak? To był jeden z głównych punktów... Tak, uważam, że oszukał, w ogóle oszukuje normalnie. Wszystko, co robi, to moim zdaniem oszukuje i w państwie się dzieje dzięki niemu źle. No w ogóle te rządy są tragiczne i moim zdaniem przy nim doprowadzą do tragedii w Polsce. Pan Tusk nie jest za ludźmi, żeby ludziom pomóc więcej czy cokolwiek. Pan Tusk dla szarych ludzi to po prostu zawsze nie ma pieniędzy. On chce naprawdę dobrze, no tylko że po prostu no pezel, tak? In vitro było za Tuska, tak? Mhm. Później PiS to wziął, wycofał. I proszę bardzo, wróciło i bardzo dobrze, i tak powinno być. Tusk jako lider rządu oszukał znowu kobiety, Polki? A niech pan nawet go nie wspomina, bo ten facet jest po prostu... W ogóle się nie nadaje na kogoś. Ja myślę, że nawet na Polaka się nie nadaje. Oj, aż tak. Nie było dyscypliny w głosowaniu, jak dobrze również wiemy, jeśli ktoś się tym interesuje. Wychodzi na to, że rząd, który wybraliśmy, jest bardziej konserwatywny w swoich opiniach i w swoich poglądach niż cała Polska. Rząd może się rozpaść? Mogą być jakieś mocniejsze tarcia? Nie sądzę, żeby się rozpadł. Tam będzie, bo PSL zawsze był taki... Konserwatywny. Bardziej, tak, on bardziej w prawą stronę. No. Mhm. Trzecia droga już też są konserwatywni, ale nie tak, oni są bardziej może liberalni. Centrowi. No, centro. Ja uważam, że to, co ten rząd postanowi, to dopnie. Koalicja, no każdy miał prawo wyborów w pewnych kwestiach, dogadają się. Jak zawsze się dogadają. Lepiej, żeby nie, ale no jak się rozpadnie, trudno, no będziemy znowu głosować i wiadomo na kogo. Czy uważa pan, że obecna koalicja właśnie przez ten temat może się rozpaść? No chyba raczej nie, tylko po prostu będą musieli przepchnąć dalej. Co do rozpadu, to nie bądźmy tacy hop do przodu, bo dopiero się ten rząd utworzył, ku uciesze wielu milionów Polaków, którzy poszli do wyborów. Natomiast myślę, że to będzie jakieś tąpnięcie na pewno. Czy sprawa aborcji dotyczy jeszcze kobiet, czy to po prostu nagonka medialna polityków z różnych opcji? A wy jakie macie zdanie? Podzielcie się nim w komentarzu i oczywiście nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć!